sta Thalmana. 3 styczeń 1932. Dwóch jeźdźców szybko kłusowało alejami Tirgartenu, który o tej porze był bezludny. Nie wybiła jeszcze szósta rano. Byli to Obergruppenführer Heydrich i admirał Canaris. Pomysł, by wsadzić paru więźniów w polskie mundury i zorganizować zamach na radiostację w Gliwicach, jest znakomity, powiedział heydryś Da nam to bardzo dobry powód do zaatakowania Polski. Tak, słyszałem, że o tym się mówi, odparł kanaris z kamienną twarzą, ale jestem przeciwnego zdania i nie sądzę, by udało się zachować w tajemnicy tak obrzydliwy podstęp. Och, proszę się nie obawiać. Żaden z więźniów nie przeżyje operacji, zachichotał Hejdryś. Przecież obiecano wolność tym, którzy wyjdą z tego cało, bo wszyscy są ochotnikami. Bardzo możliwe, ale nie da się dotrzymać tej obietnicy. Zresztą wie pan o tym więcej niż ja, admirale. Wedle tego, co nam powiedział jeden z naszych bliskich współpracowników z drugiego oddziału, pomysł pochodzi od pańskiej służby. Wobec tego to pan będzie realizował tę niemiłą sprawę. Spojrzał triumfalnie na małego, pochmurnego admirała. Admirał wstrzymał konia do poklepał go po szyi i powoli odwrócił się do groźnego szefa RSHA. — Nie, Obergruppenführerze, moja służba nie zajmowała się tą sprawą. Heidrich zmienił front. Słychać było, jak coś ostrego puka w pień drzewa. Hitlerowiec postukał się szpicrutą po butach i przyjrzał się swemu towarzyszowi wzrokiem drapieżnego ptaka. — A można wiedzieć czemu? — Firer pochwalił ten pomysł, oczywiście, dlatego że nie pochodził ode mnie. Odpowiedział sucho admirał. Został właśnie podrzucony jednej z moich służb bez mojej wiedzy. Ale mimo wszystko będzie to pana dotyczyło, rzekł ironicznie Heidrich. Jest pan odpowiedzialny za to, co wymyślą pańscy podwładni. Nawet wczoraj rozmawiałem o tym z firerem i marszalem i obaj się ze mną zgodzili. Ta sprawa dotyczy wyłącznie pana. Kanaris powoli zapalił papierosa, obserwując cynicznego szefa bezpieczeństwa Rzeszy. Może pan na tym położyć krzyżyk, panie Hejdryś. Niech pan poważnie weźmie pod uwagę, że od dawna obawiałem się, iż może mi zostać przypisane to działanie. Niech pan sobie wyobrazi, że ja też jestem dobrze poinformowany i dlatego bardzo niedawno miałem szczerą rozmowę z Führerem, który przyznał mi całkowicie rację. Ta metoda bardzo niemiła nie dotyczy w żadnym stopniu kontrwywiadu wojskowego i wywołałaby oburzenie całej armii. Firer zgodził się ze mną w zupełności. Ta sprawa dotyczy tylko RSHA, to znaczy pana Obergruppenführer. Przez pewien czas kłusowali w milczeniu, po czym Heydrich pochylił się w stronę admirała. Admirale Canaris, jest pan chytrym lisem. Podziwiam pana, daje słowo. Lecz niech nie będzie pan tak pewny siebie. Zdarza się, że nawet lisa można upolować. I oddalił się galopem w stronę czarnego Mercedesa, który czekał na niego w jednej z alejek. Rozdział siódmy. Latający sąd wojenny. Pewnej nocy samolot Heinkels 111 wylądował na polu koło Stalingradu i nikt w szóstej armii nie miał wątpliwości, jaki pasażer został przywieziony. Lądowanie było niemniej tajne. Asystowało przy nim tylko kilku wyższych oficerów pułku spadochroniarzy Matuk. Aparat natychmiast zamaskowany był niemal niewidoczny na tym miejscu, a otaczający go spadochroniarze otrzymali rozkaz strzelania do każdego kto się zbliży. Pierwszy wysiadający pasażer był osobnikiem wysokim i chudym. Theodor Ajke, najwyższy komendant obozów koncentracyjnych, był też dowódcą trzeciej dywizji pancernej Totenkopf. Bezczelność i brutalność tej osobistości drażniła wszystkich, aż do samego Firera, do tego stopnia, że SS-manom z dywizji Totenkopf nie udzielano urlopów przez cały okres wojny. Tuż za Eikem ukazała się drużyna SS, specjalistów od likwidacji. Ajke i jego zbiry wsiedli na sanie motorowe pułku spadochroniarzy. Stały kierowca sań został zmuszony do ustąpienia miejsca oberszarfürerowi Hencelowi, mordercy, jak go nazywano w Dachau. Na chmurze dymu Sanie ze swymi złowrogimi pasażerami pomknęły do Stalingradu, by złożyć wizytę sztabowi armii w piwnicy, niegdyś należącej do NKWD. Litery WL-Wehrmacht Luftwaffe na pojeździe zastąpiono symbolem SS, a Ike niczego nie robił połowicznie. Mogli o tym zaświadczyć więźniowie Dachau, od kanclerza austriackiego kurta von Schuschniga, znajdującego się w bunkrze dla specjalnych, aż do ostatniego z Żydów wyciągniętego z berlińskiej dzielnicy nędzy. Nieoczekiwana wizyta Aikego wywołała panikę w sztabie głównym szóstej armii. Jej dowódca, generał Paulus, który zajmował gabinet dawnego strażnika więziennego NKWD, podniósł się zaniepokojony, ale uprzejmie wyciągnął dłoń do Aikego, stojącego na rozstawionych nogach w drzwiach pokoju. Aike zignorował wyciągniętą rękę i wyniośle spojrzał na główno dowodzącego generała, okrytego dwoma płaszczami bez pasów. Nazista był regulaminowo ubrany w nieprzemakalną pelerynę z czarnej skóry na dobrze skrojonym szarym płaszczu. Kim u diabła pan jesteś? Zapytał pogardliwie Aike, zapalając długie cygaro. Generał armii Paulus, z kim mam zaszczyt rozmawiać? Zaszczyt, zaiste, tak jest, zachichotał Ajkę. Generale, jestem obergruppen Firereses, Teodor Ajke, przybyły tutaj jako reprezentant Firera, aby zobaczyć, co pan tu kombinuje. Prowadzi pan wojnę, czy jest pan na zimowych wakacjach? Generał Paulus, człowiek o delikatnych dłoniach chirurga, o nienagannych manierach, nie wierzył własnym uszom. Gdy pana ujrzałem, generale, wydawało mi się, że widzę bolszewickiego jeńca grzejącego swe stare kości pod niemiecką kapotą. Zupełnie pan nie wygląda na żołnierza Rzeszy. Co pan tu zrobił w zakresie dyscypliny? Ze smutkiem będę musiał zameldować Firerowi, że wyrzekł się pan zwyciężania. Nie przyjmuję do wiadomości tego tonu wybuchł Paulus, któremu zatrzęsły się dłonie. Nie był człowiekiem wojowniczym jak generał Schmidt, szef sztabu szóstej armii. Ten był oficerem w żadnej mierze niepodobnym do generała Paulusa, twardym i pewnym siebie. Gruppenfillerze s.s. narusza pan dyscyplinę, złożę skargę. Skarżyć się każdy ma prawo zarżał Ajkę, ale do kogo? Jeśli do Firera należy poskarżyć się mnie, reprezentuję go w Stalingradzie. Wyciągnął z kieszeni dokument, który ze złym uśmiechem rzucił na stół. Było to nieograniczone pełnomocnictwo, podpisane Adolf Hitler, udzielające Teodorowi Ajkemu wszelkiej władzy dla powoływania sądów wojennych w kotle stalingradzkim. Co pragnie wiedzieć Firer? spytał Paulus z tonem suchym, przez który jednak przebijał niepokój. Otrzymuję moje meldunki telegraficzne o wszystkim, co się tu dzieje. Zaproponowałem mu przebicie się wszystkimi siłami, jakimi dysponujemy. Generał Schmidt opracował doskonały plan. Oczekujemy tylko na upoważnienie od Firera, by móc jeszcze ocalić ponad połowę szóstej armii. A Ike, który nienawidził armii i całego korpusu oficerskiego, cieszył się w duchu jawnym przerażeniem, jakie wywołał. Firer pragnie, abyście zwyciężyli i to wszystko. Dano panu na to dość czasu daje słowo. Gdyby była tutaj moja dywizja, cała ta sprawa byłaby dawno zakończona. Nie ma mowy o przebijaniu się, to są tylko słowa kamuflujące porażkę nie ucieka się przed radzieckimi małpoludami, niszczy się je. Firer pragnie, aby pan zlikwidował te hordy tu, na brzegu Wołgi. Jak? To pańska sprawa po to pana mianowano generałem armii. — Ma pan jakąś propozycję? — spytał Schmidt, patrząc z obrzydzeniem na ohydnego osobnika. — Najdokładniej. Wypędźcie bolszewików z Europy. Szósta armia składa się z dwudziestu pięciu czynnych dywizji, czyli sześciuset tysięcy ludzi i ośmiuset czołgów. Czego więcej u diabła chcecie? Z taką potęgą można wygrać pięć wojen światowych. Oczywiście, jeśli się chce. Generał Huber, którego jeden rękaw zwisał pusty, podniósł się z wściekłością. Wypraszam sobie pańską bezczelność. Nie znajduje się pan tutaj w obozie koncentracyjnym, lecz w obliczu generałów. Sesman uśmiechnął się z wysokości swoich dwóch metrów. Powoli wydmuchnął dym cygara w twarz słynnego, jednorękiego generała piechoty. Może jest pan generałem Huberem? to co przekazuje panu generał Burgdorf szef działu personalnego armii generał Huber zbladł Ajke podał mu rozkaz udania się do kwatery głównej Firera kryjówki w prusach wschodnich co to miało znaczyć odbierano mu dowództwo szesnastej dywizji pancernej czy oznaczało to egzekucję unicestwienie całej rodziny czy wręcz przeciwnie awans w niepewności spojrzał na triumfującego ssmana i ciężko usiadł na miejscu już nie biorąc dalej udziału w rozmowie. Zresztą po co popierać obecnych tu generałów? Szósta armia miała już tylko generałów martwych, nawet jeśli niektórzy jeszcze oddychali. Rzeczywistość była po stronie tego nazisty z białymi klapami kurtki mundurowej, z nieograniczonym pełnomocnictwem otwierera w kieszeni. Generał Paulus zamilkł. Był człowiekiem, który pragnął tylko jednego, mieć dobre stosunki ze wszystkimi. Uwielbiał swe książki, swych klasycznych autorów, Schopenhauera, Kanta, a jeszcze bardziej swego psa. Ajke wobec tego bez trudności udał się do miejscowości Caryca, do siedemdziesiątej pierwszej dywizji, której dowódca, generał Aleksander von Hartmann, został już o tym uprzedzony znali się z Ajkiem jeszcze od czasów pierwszej wojny światowej. Von Hartmann był wówczas dowódcą kompanii, zaś Ajke kasjerem. Właśnie Hauptmann wykrył jego pierwsze oszustwo i wysłał go na rozminowywanie do szampanii, czego Ajke mu nigdy nie zapomniał. No i co, zmęczeni bohaterowie, wrzasnął Ajke, wchodząc hałaśliwie do bunkra sztabowego. Wygląda, że trudno jest postarać się o zwycięstwo. Von Hartmann nawet nie drgnął. Ach, znamy się od bardzo dawna, odezwał się uprzejmie Ajke. Nie zapomniałem losu, jaki niegdyś mi pan zgotował. Nagłym ruchem wziął pod pachę swą laseczkę z masywnego złota z trupią główką, prezent od Firera, i rozpiął płaszcz na piersiach ozdobionych tęczą odznaczeń. Firer przysłał mnie tutaj, bym zobaczył, co wy kombinujecie. Tymi niedorozwiniętymi ruskimi nie zamierzam się jednak zajmować. Chcę dokonać inspekcji pańskiej dywizji, generale von Hartmann. Ucieszony z pozbycia się natręta, von Hartmann posłał go do 191. pułku, który był pod rozkazami Hauptmana Weinkopfa. Aike zażądał objazdu w saniach motorowych, ale oficer ordynansowy Oberleutnant Piechoty stanowczo mu tego odradził. Czyżby się pan bał, Oberleutnancie? spytał ironicznie nazista, wskakując do sań. Oberleutnant wzruszył ramionami. Jeśli Jajkę był zmęczony istnieniem, to jego sprawa. Natomiast on sam od dawna nie miał już nadziei, że wyjdzie żywy z tego piekła. Będzie to jutro czy pojutrze i co z tego? Cała jego rodzina była pogrzebana pod ruinami kolonii. Miał tylko swój wojskowy ekwipunek, a w dodatku i to nie było jego własnością, lecz Hitlera. Sanie nie przejechały nawet kilku metrów, gdy wokół nich zaczęły się podnosić bryzgi śniegu. Rosyjskie granaty, oświadczył z uśmiechem Oberleutnant, wkrótce otworzy ogień artyleria polowa. Ledwie skończył mówić, gdy powietrze zaczęło gwizdać i ryczeć. Ajkę zadrżał i zapiął swą pelerynę, by ukryć białe klapy munduru, które zdawały się przyciągać pociski. Co za zimno, mruknął, by dodać sobie pewności siebie. Dziś nie tak duże, stwierdził oberleutnant. Rano słychać było nawet gile, a one przylatują tylko przy łagodnej pogodzie. Widzi pan ten wąwóz tam koło pagórków, kontynuował. No więc uprzedzam pana, że kiedy się wyjeżdża, Iwan ma zwyczaj pozdrawiać nas z organów Stalina. Proszę kontynuować, powiedział spocony Ajkę. Ledwie wyjechali z wąwozu wyglądało, jakby niebo miało się na nich zawalić. Dziesięć wyrzutni zagrzmiało równocześnie. Ajke wyskoczył z sani, rzucił się na ziemię. Oberleutnant wysiadł ostatni i zaczął przyglądać się rozciągniętemu na śniegu SS-manowi. Czy oni zawsze tak strzelają? spytał Aykes z zawstydzonym uśmiechem. O, dziś to nic szczególnego. Niedawno oszaleli, zmiażdżyli cały batalion w ciągu dwóch minut. To było tego dnia, gdy hauptmann objął czternasty pułk. Hauptmann dowódcą pułku. To był oficer najwyższy stopniem, odrzekł spokojnie oberleutnant. Organy załatwiły wszystkich innych. Poszli dalej pieszo w milczeniu znaleziono hauptmana, który grał w karty z paru żołnierzami pod trzema płaszczami spiętymi razem i rozwieszonymi na rosyjskich karabinach. Jako stół służyły kanistry benzyny. Przybyłem na inspekcję pańskiego pułku jako przedstawiciel Firera oświadczył szorstko Aike daremnie oczekując by hauptman mu zasalutował. — Bardzo proszę — odparł oficer. — Ludzie są tam w dziurach, ale proszę uważać, panie Obergruppenführer SS, moi chłopcy są zdenerwowani. Strzelają do wszystkiego, co się rusza. — Może pan sobie wsadzić tego pana tam, gdzie myślę? — wrzasnął Ajkę. Tego rodzaju burżuazyjne wyrażenie znieśliśmy w SS. Proszę to sobie zapamiętać. — Bardzo możliwe — odparł obojętnie Hauptmann. — Nic mi nie wiadomo o SS. Jestem w armii. Tak, i mając zwycięstwo w garści tylko gra się w karty, a ty, zapytał jednego z żołnierzy, co robisz w pułku? Rozwalam czołgi, warknął żołnierz, nie wspominając, że zaledwie wczoraj zniszczył tuzin T trzydzieści cztery granatami ręcznymi i minami. Miał zaledwie dziewiętnaście lat, lecz był ekspertem w walce z czołgami. Nie nauczono go niczego innego, więc nie znajdzie zatrudnienia w czasie pokoju. Powtarzam, proszę się strzec strzelców wyborowych, grupę zawołał złośliwie Hauptmann, widząc, że Ajkę oddala się w otoczeniu swych zbirów. Zabijają każdego, kto się pokaże. Wczoraj był to pewien major. Ajkę na czworakach popełzł do pierwszych dziur. Wznowiono ostrzał. Ober szarfirerowi Wilmerowi odłamek oderwał twarz. Szarfirer Dwinger padł z dziurą między oczami tuż pod krawędzią hełmu. Jeden z żołnierzy spoglądał na swą oderwaną nogę i niczego nie rozumiał, bo to go nawet nie bolało. Z rozdartego kikuta tryskała krew. — Jezu! — krzyknął mimowoli Aike. Kad Żydów wdachał, wezwał pomocy od Żyda, ale przeszedł nad umierającym, nawet na niego nie spojrzawszy. Jaki może być użytek z żołnierza, który ma tylko jedną nogę? Burza z Kazachstanu posłuży mu za całun. Aike pada obok grupy obsługującej cekałem. Strzelcem jest unterofficier służby czynnej z 41. Pułku Piechoty, którego zaniepokoił widok białych klap munduru SS-mana. — Uwaga — powiedział — wczoraj rąbnięto tu pewnego generała, który wysunął się trochę za daleko. Ajke dość zaniepokojony, dotarł do dziury, w której okopał się młody Oberleutnant o twarzy starca. — że nie mieliśmy nic ciepłego do jedzenia co najmniej od ośmiu dni. Intendentura nas sabotuje. — Nic ciepłego od ośmiu dni. Gdzie są wasze kuchnie polowe? — Kuchnie polowe? — Oberleutnant zaśmiał się gorzko. — W kompanii od czasu do czasu zabija się jakieś zwierzę. W ten sposób daje się przeżyć. — Gradwol! — wrzeszczy Ajkę do jednego ze swych zbirów. — Postaraj się, aby intendent dywizji został powieszony. Ja zrobię porządek w kuchniach polowych. — Herr Oberleutnant! — woła jeden z podoficerów. — Masowe natarcie ruskich! Oberleutnant naciąga hełm, chwyta swój pistolet maszynowy, odbezpiecza granaty. Natarcie zostaje powstrzymane, ale Ajkego ogarnia zdumienie. Nigdy nie widział wojny z takiej perspektywy. Młody Oberleutnant przysiada w kryjówce i studiuje rozłożoną na ziemi mapę. Oberleutnant, czy możesz utrzymać tę pozycję? Nie wiem, Obergruppenführer, wojna jest przegrana. Ale nie złożę broni, i póki nie otrzymam takiego rozkazu. Mogę kazać cię rozstrzelać za defetyzm, ryczy Ajkę. Wojna nie jest przegrana. Zapamiętaj to sobie, oberleutnant. Och, odpowiada młody oficer ze zmęczonym uśmiechem. Firer powiedział, że będziemy walczyć z pod ludźmi, ale jak dotąd widziałem tylko groźnych specjalistów. Firer nie docenił Rosjan i powtarzam, że wojna jest przegrana. Rozległy się trzy strzały rewolwerowe i młody człowiek padł u stóp Ajkego. Nazista kontynuując swą inspekcję dotarł do dziewiątego pułku czołgów. — Gdzie są wasze kuchnie polowe? — zapytał Ajke. — Nie można prowadzić wojny bez kuchni polowych. Sztab febel mu wyjaśnił, że wysyła się oddziały zaopatrzeniowe. Te napadają na kolumny intendentury, zabija się konie i robi z nich potrawkę. Od czasu do czasu jada się też ludzką wątrobę. Nie jest zła. Obergruppenführerowi odebrało oddech i więcej nie mówił już o kuchniach polowych. Żołnierze Stalingradu stali się kanibalami. Czemu nie atakujecie? Zawył do starego majora dowódcy batalionu, który wyraźnie nie mógł już nic zrobić. Atakować gdzie? Krzyknął major. Rosjanie są wszędzie. Dowodzę batalionem, którego efektywy wynoszą ledwie kompanie. Sabotażyści z armii! ryczał Ajke, plując z wściekłości. Major został przywiązany do drzewa i natychmiast rozstrzelany. Jakiś dowódca saperów kazał wysadzić w powietrze swój park pionierów, nie otrzymawszy co do tego rozkazu, ponieważ Sybiracy nadpływali na pontonach. Został rozstrzelany za sabotaż. I polowanie trwało nadal. Oberst Jeng z dziewiątego pułku piechoty opuścił swą pozycję bez rozkazu. Został powieszony na skrzydłach wiatraka. W piwnicy prowizorycznego szpitala zerwano na chybił, trafił opatrunki dwustu rannych. Z tej liczby nic nie dolegało 197. W większości oficerom intendentury zlikwidowani natychmiast, a polowanie trwało dalej. Rozstrzeliwuje się lekarzy, oficerów, wiesza kryminalistów, liczne kobiety kradnące żywność żołnierzom. Elitarny włoski pułk Sawoja okazuje się nieoczekiwaną zwierzyną. 68 oficerów dostaje kulkę w potylice za rabowanie magazynów niemieckich po to, aby ich właśnie żołnierze nie umarli z głodu. Niemcy nie dają im nawet skórki od chleba. Wiatr z piekła rodem wstrząsa kotłem stalingradzkim. Generał major strzelców Blomme przyznaje, że ukrył benzynę dla własnego samochodu. Polewa się go benzyną i generał pali się jak pochodnia. Na stacji kolejowej caryca rumuńskie dzieci żebrzą o chleb, rozkaz pozabijania dzieci uderzeniami kolb i żołnierze rumuńscy to wykonują. Są równie okrutni wobec słabych, co płaszczący się jak flądry przed potężnymi. Dowódca jednego ze szwadronów rumuńskich służalczo salutuje Aikemu, co nie przeszkadza temu, że w chwilę później kołysze się na drzewie. Co za banda, chichocze Ajke. Wszyscy co do jednego. Co za szczęście żeśmy przyjechali. Kapelan Roske z 44. Dywizji miał trzy dni wcześniej kazanie o Jezusie z Nazaretu. Jezusie Żydzie, Nazarecie, punkcie oporu Żydów. Nieszczęsny ksiądz zostaje zadenuncjonowany, zostaje powieszony za nogi i zarżnięty jak w rzeźni. Przez pięć dni kołysał się ze swym krzyżem zawieszonym na fioletowym sznurze. Posługiwano się nim jako drogowskazem. Gdy dojdziesz tam, gdzie się kołysze ksiądz, skręć na prawo, a potem idź całkiem prosto. Wszędzie, gdzie pojawiał się Ajke, śmierć wchodziła razem z nim. Major piechoty na własną odpowiedzialność wycofał batalion, by ocalić resztę swych ludzi i majora z amputowanymi obiema nogami ewakuowano samolotem. Wskutek telegramu Ajkego major został wysłany do torgał i rozstrzelany, przywiązany do swych noszy. Hitler w całości zaaprobował raport swego przedstawiciela i dyskutował o szóstej armii popijając ze szklanki mleko. Firer nie znał alkoholu, a życie prowadził spartańskie. Bardzo daleko od niego w Stalingradzie cała jedna armia szybko zbliżała się do całkowitego unicestwienia. Bóg zesłał Adolfa Hitlera, by mógł dopomóc narodowi niemieckiemu w zaprowadzeniu porządku w Europie. August Wilhelm, książę Prus, na bankiecie wydanym przez Związek Oficerów 16 czerwca 1936. 20 grudnia podczas przerażającej burzy śnieżnej szeregowiec Blat i strzelec Węk zostali wysłani do Gumrak, by przywieźć żywność dla swego batalionu. Racja żywnościowa w połowie grudnia wynosiła na głowę 10 gramów chleba, 10 gramów marmolady i ćwierć litra wodnistej zupy na końskich kościach. Strzelec Paul Wenk, lat osiemnaście zawsze miał ogromny apetyt i nigdy nie potrafił zaspokoić głodu. Do tego czasu wymieniał swą rację papierosów na chleb, ale pod Stalingradem stało się to niemożliwe. Nikt już nie sprzedawał chleba, nie było też już wcale papierosów. Po godzinnym oczekiwaniu dwaj żołnierze otrzymali dla swego batalionu dwieście dwadzieścia pięć bochenków wojskowego chleba. Dwieście dwadzieścia pięć, powiedział Blat, powierzając Wenkowi piecze nad drogocennym ładunkiem. Liczba się zgadza, uważaj, by wrócić do batalionu potrzebowali ośmiu godzin. Wygłodzone konie nieustannie potykały się na drodze. Wreszcie o świcie dotarli do Carycy. Kwatermistrz batalionu przyjął ładunek i zajął się przeliczaniem bochenków. Znaleziono ich 224, cztery, choć powinno być dwieście dwadzieścia pięć. Obaj młodzi żołnierze uparcie przeczyli, by cokolwiek ukradli. Podczas rewizji osobistej niczego przy nich nie znaleziono, ale w wozie odkryto jeden bochenek, zawinięty w kurtkę maskującą węka, ukrytą na dnie skrzynki narzędziowej, do której on jeden miał klucz. Sąd wojenny zasiadał w jakiejś piwnicy. Zrozpaczony chłopak, chory i blady jak ściana, stanął przed sędziami. Oskarżenie było wystarczające, by skazać go zgodnie z instrukcją generała Paulusa z 9 grudnia 1942. Dlaczego ukradłeś ten chleb? zapytał przewodniczący, nie patrząc na chłopca, na którym mundur wisiał jak na kiju. Byłem głodny. Nie miałem nic do jedzenia od trzech dni i byłem strasznie głodny. W Stalingradzie wszyscy jesteśmy głodni, ale nie kradniemy chleba z tego powodu. Sędziowie oddali się na naradę. Czyn piechura węka podpadał pod artykuł instrukcji z 9 grudnia, stwierdzający, plądrujących należy natychmiast rozstrzeliwać. Ale Węg nie plądrował i był tylko osiemnastoletnim wygłodzonym żołnierzem, stojącym między dwoma żandarmami o wiele lepiej odżywionymi i nie miał wątpliwości, że będzie musiał zapłacić za bochenek żołnierskiego chleba wart trzydzieści pięć fenigów tym, co ma najcenniejsze, swoim życiem. Sędziowie powrócili. W imieniu narodu niemieckiego piechur Paul Węg zostaje skazany na rozstrzelanie za kradzież żywności armii. Przez kilka sekund w sali panowała śmiertelna cisza, a potem biedny chłopiec zaczął wyć, błagać, jęczeć. Uderzenie kolbą uciszyło go. Nazajutrz, 4 grudnia, zaciągnięto go do rowu i rozstrzelano. Do plutonu egzekucyjnego należał szeregowiec blat. Ponieważ ziemia była twarda, jak kamień, ciało po prostu zasypano śniegiem. Aby zaś nie marnować amunicji, zdecydowano, że od 25 grudnia. Złodzieje nie będą rozstrzeliwani, lecz wieszani. Rozdział ósmy. Spacer z marszałkami. Właśnie graliśmy w karty talion Starego. Były brudne, ale uczciwe, bo Stary nigdy nie oszukuje. Wszyscy o tym wiedzą. Porta i Legionista tym razem zgrywali się do naga, podczas gdy Mały wygrywał w czasie, gdy piwnica trzęsła się pod ogniem ciężkiej artylerii. Przez cały dzień brzmiały organy Stalina. — Co za kurestwo! — wściekał się mały. — Gdybyż te dupy przerwały swą muzykę. Nie można się skupić, by zagrać właściwą kartę. — Znacie nowe wiadomości? — spytał nagle Hajde. — Wczoraj rozstrzelano generała Majora, który chciał wywiesić białą szmatę z całą swą kompanią. — Oczywiście wpadł na zaporę ten kretyn. — Był to najpiękniejszy pluton egzekucyjny, jaki od dawna widziałem. Biblia, bębny, Oberleutnant z szablą u boku dowodzący Plutonem. Nie ma co gadać, to robiło wielkie wrażenie. Och, powiedział Gregor, na mnie generałowie nie robią żadnego wrażenia. Widziałem ich na pęczki. Byłem kierowcą generał-ferdmarszala von Kluge. Trzeba było widzieć, jak spiskowali. Zamach na Hitlera i takie rzeczy dzielili posady ministrów mały włos, a zaproponowaliby i mnie. I nie doniosłeś na nich do SD? spytał marszcząc brwi Hajdę, Nie zwariowałem. — Mówisz, że miałem ich zadenuncjować. Gdyby mi nie ufali, to przewodniczący sądu wojennego też jest generałem, mój chłopczyku. — Ucięto by ci głowę, stwierdził Porta. Ja też znam niemało zdrad głównych, ale wolę zajmować się pożyczaniem pieniędzy. Kiedy bidak miesza się do tego, co go nie dotyczy, to on ryzykuje. To dlatego, że wszyscy jesteście cykorami, rzekł z obrzydzeniem Hajdę. Odkryłeś to? zachichotał z ironią Porta. Mnie wystarczyły tylko dwa dni marszu pod pełnymi honoru i chwały sztandarami Adolfa, by wiedzieć, że pień dębu Wotana jest wypruchniały w środku. I co dalej? zapytał niecierpliwie stary. Co się stało u klugego? A więc oni wymyślali wszelkie możliwe sposoby na Adolfa. Od zastrzelenia z rewolweru do wsadzenia mu bomby pod dupę. Był nawet jeden świrowaty von Bozelager, oberleutnant kawalerii, który zaproponował, że rzuci się z wyciągniętą szablą na Adolfa na czele swego pułku. Trudność polegała na potajemnym przetransportowaniu ośmiu tysięcy silników na owiec z Rumunii aż do kryjówki w Prusach Wschodnich. Drobiazg! Ten ekspert chciał zamaskować osiem tysięcy habet tuż pod nosem najlepszej na świecie tajnej policji. Wyobrażacie sobie, mój generał powiedział jedyną sensowną rzecz, że za żadną cenę nie weźmie w tym udziału. Wolał też pozostać wierny Adolfowi, przyrzekając równocześnie zachowanie tajemnicy, ale ci panowie nie mogą na niego liczyć. Oczywiście dał słowo, że będzie milczał, ale w kilka dni później o mały włos, a znalazłby się w tym samym cholernym głównie co spiskowcy. Gdybym miał jakiekolwiek podejrzenia, zgłosiłbym się jako chory. A więc z tego samego dnia mój generał i ja mknęliśmy po autostradzie do Kijowa jednej z porażek Stalina. Rosjanie nie wiedzą jeszcze, jak budować przyzwoite szosy. Znacie ją? Tuż przed skrętem do Dubieniewa znajduje się morderczy zakręt. Zakręt śmierci, jak się u nas mówi. Wszyscy cieszą się, jak dzieci, z powodu tego zakrętu. W niedzielę siada się w rowie i wystarczy poczekać. Nigdy żadnego rozczarowania. Cała masa komisarzy roztrzaskała tam sobie mordy, zanim przybyli niemieccy turyści. Mój general ferdmarszal był roztrzęsiony jak wszyscy wówczas. Bez przerwy stukał swą buławą marszałkowską, dzielącą na szybę, abym dodał więcej gazu. Nie miałem wątpliwości, że chce wywołać wypadek po tym, jak dał słowo, które na nim wymuszono, ale że to może mnie kosztować życie miał w dupie.